Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam gulasz wołowy ze Starego Świata w wersji halal. Waga to 227 gramów, a kaloryczność 310 kilokalorii. Jest to danie na rynek cywilny. Całość to było w takim dużym kartonie, 12 czy 15 takich dań, plus dość ciekawe dodatki, z tym, że dodatki już zjadłem bardzo dawno temu, zostały mi same główne dania. No więc otwieramy to. Jak widać, opakowanie w stylu takim, powiedzmy, wojskowym. Można to podgrzać bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym, jeśli ktoś posiada. Albo po prostu do gotującej wody wkładamy tak w całości i podgrzewamy kilka minut. Albo po prostu całość wywalamy do jakiegoś garnka i podgrzewamy. Najlepiej oczywiście w opakowaniu tym, wtedy nie trzeba nic brudzić. No tu na potrzeby tego filmu niestety ja trochę pobrudzę naczyń, aby wszystko było lepiej widać. Tak się przedstawia danie podgrzane bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. Akurat w moim przypadku zawsze takie podgrzewacze zostają mi z zimy. Wiadomo, podgrzewacz zimą niezbyt dobrze działa, więc mam na podgrzanie tego typu dań, jak i innych wojskowych, w których po prostu nie ma. Na przykład w brytyjskiej 24-godzinnej. A czymś podgrzać trzeba. Więc co my tutaj mamy? Brązowy ryż. Fasole. Cukinie, no i wołowinę. Takie różne kawałki. Każdego jest tutaj po trochu. Jest i zielona cukinia. Praktycznie doprawiać tego nie trzeba. Ale ja sobie dodam nieco pieprzu. Ale spokojnie da się zjeść bez tego. Wszystko jest takie dość, powiedziałbym, gęste. Tu nie ma jakiegoś takiego sosu, tylko po prostu te mięso i ta fasola częściowo są takie w bardzo drobnych kawałeczkach. I dlatego wszystko to jest takie jakby posklejane ze sobą. Całkiem interesujący smak. Powiedziałbym, że bardzo dobry. Czemu akurat to jest gulasz ze Starego Świata, to nie wiem. Po prostu taką chyba nazwę sobie dali. Danie bardzo smaczne. Szkoda tylko, że go tak mało jest. Przydałoby się nieco więcej. Ryż jest bardzo dobry. Nierozgotowany.
wołowina bardzo dobra. Takie poszczępione kawałki są. Bardzo smaczne danie. Smacznego i do następnego filmu. Dzisiaj był już deszcz. Trochę mało, ale był. Był też wiatr. A teraz słońce świeci. Zawsze jak robię jakieś pojedyncze dania, mam taką kiepską pogodę. Kiepską i dziwną. Może nieco później będzie lepiej.